nastał kwiecień, który miał być miesiącem decydującym dla potężnego Warmianina. Na początku miesiąca, według tego co zapowiadał, sąd powinien wydać na niego wyrok w sprawie Nera. Według wcześniejszych Krzysztofowych nagrań miała to być tylko formalność, bo i tak, jego zdaniem, został już odgórnie skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności. Jednak już około tygodnia przed rozprawą Krzysiek, który wcześniej strasznie to przeżywał, chodził teraz wesolutki i niczym się w ogóle nie przejmował. Jaki był tego powód? Myślę, że każdy, kto oglądał poprzedni odcinek, zna odpowiedź. Widzom również zdążyła przejść całkowicie złość na obu panów w związku ze zaniedbaniem psa i w ogóle od kwietnia w komentarzach prawie tego tematu już nie ma, o ile jeszcze właśnie pod koniec marca były ostre ataki i zapowiedzi, że tutaj nie tylko już będzie stop z paczkami, donate'ami i tym podobnymi, ale również jakieś inne ciekawe plany i alternatywy jakiegoś naprostowania panów za to, co zrobili, to już teraz w ogóle nie ma o tym mowy. Major natomiast chodzi cały czas na terapię z przerwami, na wypady do lasu, za to Meksyk wręcz przeciwnie. Zapraszam do kolejnego odcinka serialu Uniwersum sezon 2019. Pod koniec marca białostockim wodociągom skończyła się cierpliwość do Krzyśka, zakręcili mu wodę. A zanim ją jeszcze zakręcili, major zdążył, według Krzyśka, rozwalić Krzysztofową pralkę w ranie, więc groźba skażenia epidemiologicznego zawisła nad całą stolicą Podlasia. Na szczęście zagrożenie zostało wstępnie zażegnane, gdy Sławek zaprosił wszystkich do wynajętego mieszkania i szkolniaki poprały swoje czystsze i brudne nachy, natomiast początek kwietnia to liczne przepychanki o to, kto powinien więcej zapłacić za uregulowanie tych rachunków wobec białostockich wodociągów. Proszę Państwa, crème de la crème Konona, czyli przyszedł opłacić zaległości za wodę i chciał przeprowadzić wywiad z całym zarządem wodociągów, dlaczego pieniążki wydzierają dla jego i czy to tak ładnie, jak on bezrobotny. Dzień dobry Państwu, jestem wodociągów w sekretariacie. Nie chce Pani sekretarka dać wywiad dla mnie. I szanowni Państwo, kochani moi, tak się zachowuje Pani sekretarka i Pani prezes, umyka się, opłaci mi wodę, jestem o sekretariacie, pokażę dla Was, gdzie jestem, o, żeby było widoczne, dla Was, że byłem, o, i szanowni Państwo, kochani moi, tak się zachowuje prezes Barbara U. Sama główna nie chce wyjść porozmawiać, ja chciałem tylko pokazać odcinki, że opłacone są za wodę i kara i sumka, inaczej odsetki, jestem goły bosy, no i szanowni Państwo, kochani, na razie coś się stało się, nie wiem co, ale muszę naprawić zaraz, dobra, na razie tyle. Major jęczy, że musi się dorzucać do rachunku za wodę, który podobno sięga opłat nawet sprzed 3 lat. Suchy nie do końca poczuwa się do płacenia, mimo iż w tym domu żyje co najmniej 4,5 roku, a w dodatku ewidentnie częściej od Krzyśka korzysta z wody, co można stwierdzić organoleptycznie. Jest odkręcona już woda. Wcześniej 100 wydałem i dzisiaj dałem, pojechał 400, a 500 zł, a byłem 700. I tak to jest. Następnie odbywa się belwederskie przesłuchanie majora, podczas którego rachunek za wodę magicznie rośnie. Najpierw mówiono o 700 zł, potem o 1200 zł, a kończymy na 2000. Gadaj! Już! No gadaj! Co mam gadać? To co chcesz! No! Gadaj! Kim ja jestem? Pytanie! Prezydentem! Nie! Chcesz tak samo mnie wykończyć, jak psa wykończyłeś! Gadaj jeszcze! No chcę ci no. To opowiedzieć! Gadaj jeszcze! Jeszcze gadaj! Gadaj jeszcze! To już powiedziałem! Jeszcze gadaj! Chcesz wykończyć mnie? Jeszcze gadaj! Chcesz, żeby mnie zabrali, to jak... Jeszcze gadaj! Zabrali! Jeszcze gadaj! Kto powinien za wodę płacić? Pytanie padło? O! Ludzie mówią! 2000? Ludzie mówią, że wszystko powinien opłacić! 1000 kurwa!
570 zadłużenia było, jak ja wprowadziłem. Ludzie mówią, kto powinien zapłacić za wodę. A sobie to trzeba, masz pismo, proszę kurwa, wymordować mnie, kamerę zdejmę, bo mam fakturę, ja zapłaciłem za nie i już. Skończyłeś? Tak, skończyłem. Dobra, dziękuję. Krzysiek opowiada, jak naprawił zepsutą pralkę, w której z jakiegoś powodu był przecięty kabel. Otwieram wam drzwi. Słuchajcie. Dzień dobry państwu, kochani moi. Była pralka popsuta, a pralka jest sprawna. Nikt nie pomógł mi w naprawie pralki. To jest nawet świadku, powiem Meksykano. Jak widzą, ja jestem świadkiem, że naprawiałeś wczoraj, tak, nagrywaliśmy. Cały dzień, ale postanowiłem ją naprawić i jest sprawna. Pracuje? Kieruje, poświadczę, że tak. I ale rozumiem. Długo się pan grzebał z tym. Krzysiek, mam szacunek do ciebie, bo kurde, ja bym tego nie naprawił. No ja elewację mógłbym zrobić, ale tego bym nie zrobił. I nagle w rozmowę wchodzi struś z miną i gadką wskazującą, że wrócił z wiewiórek. Silnik jednej półkołówki. No. Trzeba wiedzieć, jak było ten człowiek. A, proszę pana, panie Kononowicz, ja chciałem coś powiedzieć. Ktoś wylądował na dachu. Na dachu wylądował? Gołąb chyba. Gołąb! To nie gołąb, UFO. A. I na kominie siedzą, bo robiłem te... Patrzę, to za głośno było. I na kominie siedzą i patrzą się. Po tym filmie Meksyk nagrał jeszcze jakąś szaloną wypowiedź majora w temacie UFO, które wylądowało na szkolnej, co potwierdza, że stan nitro w nosie był ewidentnie wskazujący. Major wyznaje, że Krzysiek próbował się z nim bić, co jest kontynuacją pewnego trendu, który pojawił się w marcu. Krzysiek po tym, jak go usadzono na placu zabaw, zaczął się szarogęsić i robić ura-bura szef podwóra i skakać do każdego. Że a ludzie, że mnie pchał i tu mi z boku uderzył, po prostu prowokował mnie do bójki, żebym go po prostu... Bo ja bym wiedział, co bym z nim zrobił. Wcześniej przez Bogusię, moją koleżankę, to jak z lewej dostał, to mu wybiłem zęba. On prowokuje, że ja szczuplejszy, ale ja wiem, jak się walczy. Następnie mamy porannego Meksyka. Nic szczególnego poza jego niestety wizerunkiem. Meksyk tutaj wyglądał chyba najgorzej od paru miesięcy, no i widać było, że coś niedobrego się święci. Krzysztof natomiast para się z duństwem, a po ciężkich robotach polegających na wsadzeniu rury od odkurzacza w otwór i wygrzebaniu kilku chochelek popiołu, idzie na zewnątrz usiąść. Skraca troszeczkę Dominika, a następnie jest wyrzekanie, że on musi ciężko pracować sam. Dzień dobry państwu, kochani moi. Widzicie, co ja robię? Powiedziałem, że jestem tunem. To udawaniem dla was. Rękaw się zakasuje. O tak. I szanowni państwo, się robi tak, żeby nie zawrócić się do gareczka. Całą zimę się węglem ogółem paliło. A teraz tylko drzewem. O. Czy major choć coś pomaga? Nie. Znowu zaczął swoje figle.
nasze swoje ekspoze. Chcę posunąć przed swoim. Dziś jestem brudny, ale muszę się umyć, podgolić się. Jutro rano jadę do urzędu meldunkowego, albo dziś jeszcze, nie, dziś już nie mój zamknięty. Ładnie ja wyglądam, jak Murzyn, nie? Przyjechałem skąd? Murzynowa. Z tego powodu, że... A ty, Dominik, się śmiesz. Dziękuję tobie. Wiesz, za to, że się śmiechasz. Ja nie lubię ludzi, którzy ze mnie drwią. Że ja twierdzam, a wy tylko drwicie. Rozumiesz? Ty przyjechałeś mnie pomagać, czy przyjechałeś drwić? Tylko jak? Co? Powiedz. Pomagać. To jak pomagać, to pomaganie jest inne. Wiesz o tym? I nie trzeba usta uśmiechać się. Jak ja powiem, powiedziałem, tylko trzeba powiedzieć tak, panie Krzysztofie. Pan sam robi. Potwierdzić to. Ani milczysz, jak grób deską grobowe deski. Wiesz o tym, Dominik? Ja nie życzę sobie tu, żeby ty był, wiesz, uśmiechnięty. Wiesz o tym? Jak jutro przyjedziesz na godzinę 11, to będziemy razem drzewka. Będziesz sprzątać wszystko. Dobrze? I to nagramy na razem z tobą sprzątamy i tak dalej. I powiem tak, nie życzę sobie uśmiechania, bo nie wiem tu dla mnie do uśmiechu. Sam widzisz, że ja sam pierdalam. Czy Majer coś pomógł? No, już ładnie. Brawo! A to mam ci pomagać. Czy tym przyczyszczenie piesu, odkurzacza podtrzymać i tak dalej, wysypać, odkurzać do wiaderka, szadę. A co to ja jestem twoim pomocnikiem? Ja będę się wyprowadzać stąd. Ty wyprowadzasz się? Przez 3 lata ja ci pomagałem. Przepraszam bardzo. Nie rząd, nie będziesz mną rządzić. Przepraszam bardzo, ty wyprowadzasz się, wyprowadzasz się i wyprowadzasz. Ale pozbędziesz się już niedługo mnie. I nie możesz opuścić, bo sam powiedziałeś teraz. Nie. Tak. Nie opuścisz tego domu nigdy. Jak zobaczysz, że... Majorze, przestań to gadać. Żeby nikt mnie nie przyjął do domu, o! A dlaczego nagrałem? Ja przez 3 lata ponad... A dlaczego nagrałem i nikt nie przyjmie? Przez 3 lata wszystko, jaka kuchnia była podsprzątana? To nikt nie przyjmie, nikt nie przyjmie. To dobrze, kamery będą usunięte. Tak, bardzo proszę. No. Bardzo proszę. To jutro zadzwonię, mam numer. Dobra, dzwoń. Dzisiaj dzwoń. Masz telefon. No, zadzwonię. No, dzwoń. Jutro. Przede mną zadzwoń. Przede mną. Ja muszę poszukać kartki. To szukaj kartki. No. Nie byś mnie rozkazywał. Słuchaj, jest co? Święta, nie święta, wszystko! Ludzie coś mówią! Były. Ludzie coś mówią! Dobra, proszę ode mnie się oddolić. Już. Proszę na moim kanale nie przykrywać. A ty na moim, jak ty nagrywasz? Proszę na moim kanale nie przykrywać. Wiesz o tym? A bardzo ładnie powiedziałeś. Proszę się oddolić ode mnie. O właśnie! No, dziękuję tobie, panie Wojciechu S., że tak powiedziałeś. Z całego serca dziękuję tobie. Z całego serca dziękuję, ale nie do mnie cypujesz. Wrócisz na kolana. Nie będziesz chodzić. Taki chuj. Pokaż do kamery. O, taki. Na pewno nie. Jak ja stąd wyjdę, tutaj moja noga już nie wróci. Co? Nigdy nie wróci? Pewnie, że nie. Może mi się założyć, bo nie wiadomo co. Na drugi dzień przyjdziesz. Tak, o, na drugi dzień. Tak. Jak już swoje rzeczy zabiorę. No i co? Nie pokażę się tutaj nigdy w życiu. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Ja to... Jestem zadowolony. No, 500 zł. Jestem zadowolony, 500 zł. Za wodę. Przepraszam bardzo. Te 500 zł zapłaciłeś za swój, że brałeś wodę. A ty nie brałeś? To ja mniej brałem. Złotych? Sam powiedziałeś, nie wyganiałeś czasami. Ja mówię, ja idę prać się. Nie, albo myć się. Ja mówię, idę myć się, bo jadę do miasta. Nie, czekaj, ja pierwszy idę myć się. Poczekaj! Tak nie... było? I ja brudny, zaśmierdzony, jechałem, bo a później, śmierdzisz, czemu cię nie umyłeś? A później, o godziny siedzisz w łazience, ja 15 minut i już umyty. No nową gruszką jak jeździłeś, kolorowy, cały brudny. Jak to była kuchnia, jak ja wprowadziłem się? Ty jak w jeden dzień powrócałem, to powiedziałeś, kurwa, byłem w szoku. Ciebie spotyka i daj Boże, mi jeszcze ciebie spotkało. Bieda, tak mnie spotyka. Daj Boże, życzę tobie z całego serca. Bo nie życzymy, ale życzę. Ty jesteś Boży. Że z tego powodu przyjeżdżasz po mnie jak po macie. Tak, ludzie mówią. Ja, ty... Tak. Ty jedziesz. Chodź, pierdczyń. Żeby się kłócić się na podróż, tak? Żeby ludzie słyszeli. Proszę bardzo, zamykaj drzwi. Nie, ty zacząłeś. Ja słyszałem, ty zacząłeś na mnie gadać. Tu kuchnia była czyściutko. Ściany były myte. Ja ci wcześniej na oto pomagałem, a ty tak mnie traktujesz, wyzywasz od nie wiadomo jakich. Ja ci nie wyzywam. Temu ludzie gadają, że ja gej jestem.
jak ty nagrywałeś, przytulasz i buźki dajesz, kurwa, te geje się zachowują. A mówi wodę. Ja od tamtej pory ani razu herbaty tu nie napiłem się. Herbaty jest, bo... A ja to... Ty powiesz, że ja za dużo wody nabrałem. Gdzie wyży tyle? O, 2000 odsetek. 2000. 2500 odsetek. Tysiąc lat nie płacił za wodę to. No tak, proszę państwa, kochani moi. Trzeba być dla mnie zawsze murzynem. Bambo murzynem, który wraz do komina i pierdzi po trochu. Podsumować można tak. Z początkowych 700 zł rachunek za wodę już urósł do ponad 2000 samych odsetek, a Krzysztofa nic tak bardzo nie oszernia jak jego własny piec. Następnie major się żali i wywiązuje kłótnię małżeńską. Będę już kończył te nagrywanie ogółem dla was, bo po prostu przykro mi się robi, jak wy tak mnie traktujecie. Co? Ja jestem jakimś nikim, jakimś śmieciem, czy co? A ktoś zadzwonił, że o, że jedzenie, o, zapiekanki, o, i ketchup do tego. Tacy ludzie są, pozbądziecie się mnie niedługo, po prostu. I to są moje już ostatnie filmy i żadnych lajtów nie będę robił. Pożegnamy się. A ja tak zrobię, że po prostu usunę ten mój kanał. Że dostałem, mam 66 tysięcy subskrypcji, no do 100 tysięcy mało brakuje. Sobie zostawię Krzysztofa i sobie Krzysiek nagrywa, po prostu. No, właśnie mogę powiedzieć, że o, ścisnął Sławka komputery, nie komputery, wszystko. Płacił, przyjeżdżał, on tak się zachował. No, widział sam Sławek, co ty ze mną zrobiłeś. W bok mnie uderzyłeś, prowokowałeś. A mnie. Ty mnie nie biłeś, ty mnie nie prowokowałeś, ty mnie całowałeś. Weź zamknij to dupę, kurwa. Proszę dla YouTube, żeby mi skasowali ten kanał, bo mam dosyć po prostu nagrywania i po prostu papa dla was wszystkich. 4 kwietnia odbywa się rozprawa sądowa za kurierem porannym. Pies trzymany był w niewłaściwych warunkach, uwiązany na stałe na 4-metrowej smyczy. Pokryty odchodami, żył w śmieciach. Właściciel głodził go, nie dostarczał odpowiedniej ilości wody i pożywienia. Tak ustaliła prokuratura rejonowa Białystok Południe. Postępowanie wszczęła po interwencji mundurowych i obrońców praw zwierząt. Ci ostatni po wizycie na posesji podejrzanego na osiedlu Starosielce, obecności policji i strażników z ekopatrolu, 22 marca odebrali psa Krzysztofowi K. 9-letni Nero trafił do białostockiego schroniska dla zwierząt. Z informacji, jakimi dysponuje prokuratura, wynika, że wielomiesięczne skrajne zaniedbania doprowadziły do wychudzenia zwierzęcia, miejscowej utraty sierści, ropienia z oczu. Weterynarz stwierdził również lewostronną kulawiznę piersiową, a także nieleczone złamania kości. Zarzut znęcania się nad psem obejmuje okres od 2016 roku do 22 marca 2019 roku. Precyzuje Wojciech Zalesko, szef prokuratury rejonowej Białystok Południe. Postępowanie jest w fazie początkowej. Prokuratura zleciła policjantom wykonanie dodatkowych czynności. W skrócie, Kononowi postawiono zarzuty i puszczono go po prostu wolno, nie używając żadnego środka zapobiegawczego. Warmianin w październiku 2019 zostanie uznany za niepoczytalnego, przez co nie odpowie w żaden sposób za zaniedbanie psa. Jak już wcześniej mówiłem, poczytalność u Krzyśka jest stwierdzana dodatnio lub ujemnie, zależnie od rozprawy sądowej. I nie tylko tu widać pewną niekonsekwencję. Imponującym wątkiem jest to, że organy państwowe z jednej strony stwierdzają niepoczytalność byłego kandydata, a z drugiej strony
nie odbierają mu na przykład prawa jazdy, zezwalając na poruszanie się w ruchu drogowym oraz nie konfiskując wiatrówki, która jest zgłoszona u policji na Trójkę akurat, którą Krzysiek trzyma w drewnianym domku i z którą pod koniec 2018 wybiegł do widzów na ulicę, nawet oddając strzały w górę za jednym z samochodów. Policja na Trójce wie, że Krzysiek posiada ją, ma świadomość, Krzysiek musiał kiedyś ją przynieść i okazać. Tak czy inaczej, po powrocie na szkolną poszły ze strony Warmianina potężne zapowiedzi walki o odzyskanie swojego kochanego Nera. Major tego samego dnia dostał wezwanie od naczelnika Urzędu Skarbowego Białystok, że ma wyjaśnić, czy na YouTubie zarabia, jeśli tak, to z kim zarabia i z kim się kasą dzieli, czy komuś udostępnia swój wizerunek na YouTubie w celach zarobkowych, a jeśli tak, to ma dać dane tych osób. Dodatkowo został w tym piśmie wezwany do stwierdzenia, czy otrzymuje pomoc materialną od widzów i jeśli tak, to znów imiona, nazwiska, adresy. Ja z podatków się rozliczyłem, bo był Urząd Skarbowy pierwszy w Białymstoku, to właśnie tam zapłaciłem 400 i chcę pokazać wam, że w ciągu 7 dni mam się zgłosić i pokazać tą fakturę, że zapłaciłem dla państwa, co zarobiłem za te filmy. Pismo wygląda bardzo profesjonalnie. Oczywiście nie mówię, że to oryginał, bo tego właściwie stwierdzić nie potrafię. Zaskoczyło mnie, że w polu adresata jest podany wojtkowy NIP oraz że pismo ma całkiem legitnie wyglądające pieczątki. Czy to oryginał, czy to fake? Ja nie mam pojęcia. Oceńcie sami. Faktem jednak jest to, że co najmniej kilka osób w 2018 złożyło donosy do skarbówki na Suchodolskiego, że się nie rozliczył z pieniędzy zarabianych na YouTubie i w 2019 musiał się rozliczyć, co też uczynił. Krzychu robi expose, w którym potępia protesty agrounii i zahacza o temat makijażu u kobiet. Niby tak nieplanowanie, niby niepozornie, ale temat zostaje pociągnięty w sposób fenomenalny. Wdycham, nie podgulony, brudny, bo wczoraj drzewo piłowałem, to się zmęczyłem. Dzisiaj nie, ale dzisiaj może się zaraz podgoli i tak dalej. Czy pańska żona była kiedyś na polu? Nie! Nie wiem, co to pole. Rączki wymaluję, paznokcie, twarzyk wymaluje się, tapety nałoży i pan całujesz, wiesz co pan całuje złożone? W tapetę, w klej ten, bo jak zajdź pan do łazienki do żony, ile tapety stoi, to na ściany jak klei się tapetę, to klej, który się nie daje, jak na twarz łożył kobiety sobie, że nie ma gdzie pocałować, całujesz w co? W chemię, a później oj, ja chory, oj, panie doktorze, oj, ja chory, bo mnie serce zabolało. A chuj tobie nie zabolał? Michale, może chuj zabolał? O, niedziela, od tapety tej, przepraszam bardzo, że w niedzielę tak powiedziałem, ale powiedziałem z tego powodu, że jak pan pocałuje w tą tapetę swoją żonę, to pan chemię łykasz do środka. Chemię, bo to te środki, te wszystkie kremy, nie kremy, to są chemiczne. Najzdrowsze dla kobiety to jest mydło szare, prosto umyć się i więcej niczym, żeby kobieta się nie malowała niczym. Bo powiem tak do kobiet, kochani moi, wasza, chcę się zapytać was, pierwszą matką, jaka była wasza? Matka Boska, a wy Matka Boska jak malowała się? Nie. Perfumowała się? Nie. Czym się? Normalną, czystą wodą z rzeczki. Umyłeś się i więcej nic. I więcej była czyściutka. Jak kryształ była czyściutka. Wspaniała matką była. A wy jak nałożycie tej tapety na twarzy, na paznokcie, wszędzie. Dobrze, że jeszcze nie łykacie. Dobrze, że jeszcze uszy nie malujecie. Albo jeszcze pomiędzy nogami nie malujecie. Przyrodzenie swego, bo może tam zaczniecie malować kobietki. To już będzie cyrk w Polsce się dzieje. Nie tylko cyrk. Nie trzeba cyrku, rozebrać kobietę do goła,
to jak leleczka jakaś wymalowana, jak na wystawę, tylko postawić, ubrać pięknie i żeby stała. I udawała, na wystawie była. To by fajnie byłoby albo tak postawić ją, byle którą, i żeby udawała. 7 kwietnia na kanał Krzyśka wchodzi film o genialnym tytule. Major kłamie, że nie może spać, bo jemu tyłek boli. Pozbył się psa ogółem? Ja psa się nie pozbyłem. Nie kłam! Przez kogo pies został zabrany? Przez kogo pies został zabrany, jak nie przez ciebie? O, przeze mnie. Prawdę powiedz! Już! Czego milczysz? Przeprowadzałeś swoich młodzieży, robili zdjęcia, nie zdjęcia. Przepraszam bardzo! Ty ja miałeś gębusię szeroką, że ja butami palę, szmatami, nie wiadomo czym, śmieciem, to twoje słowa, potwierdź. Proszę Kononowicza kanał zbanować. Dobrze powiedziałeś, przypomniałeś. Nie. Szanowni Państwo, apel mam do YouTube, bardzo szczery, uczciwy. Ja podatek... Majora kanał, proszę zbanować. A ty nie płacisz. I proszę zajrzeć do trzech banków. Banki Agricole, Bank Szewczyka i Millennium Bank. On tam ma pieniądze. On rozjeżdża się telefami. Na moim plecach wybił się. Na moich plecach wybił się. Same mówicie, żeby nie ja, to ani major, ani Meksykano nie byłoby. Nawet nie słyszeli ci by o nich. A teraz on jest gierojcą. A macho, zwłaszcza majorek, bo ma 3 banki. Milioner się zrobił. Tak, majorku? Odpowiedz na pytanie. Milionerem jesteś? Interesuj się, kurwa, co, gdzie ja mam. A to będę wiedzieć, cała Polska będzie wiedzieć. To sobie... A gdzie tak. Ty masz? Ja mam jeden... Masz dolary schowane gdzieś, powiedziałeś kiedyś. Ja mam... ci zostawię dolary, ja mam kupę. Ja mam jeden bank tylko, Agricole. Więcej nie mam. No, to nie jesteś ubezpieczony tak. Na życie, na nic nie jesteś. I chwała Bogu. Na dom ja... Ubezpieczenia! I chwała Bogu to! Wszystkich ubezpieczeń! To jest przez majora ja straciłem ubezpieczenie, bo bez przerwy. Chodź! Jedziemy zobaczyć! A ty tylko twoje patrzysz! Zwany byłeś! Teraz śmiej się! Od ucha do ucha! Śmiej się! Zaśmiej się! Ja 25! Proszę! Zaśmiej się! Zaśmiej się! Zaśmiej się! Zaśmiej się! Zaśmiej się! Od ucha do ucha. Od ucha do ucha zaśmiej się. Odpierdol cię. Zaśmiej się, proszę bardzo. Proszę ode mnie się odpierdolić. A nie chcesz się zaśmiać się. Odpierdoli cię ode mnie. Nie, ja będę nagrywać ciebie. A się zaśmiejesz. Wariat Kononowicz. O, widzicie kto wariat? Widzicie? Widzicie kto wariat? I tym optymistycznym akcentem kończymy na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.